Siemaneczko, cześć, witam, tutaj Switch i zapraszam do kolejnego filmiku z Diablo i dzisiaj sobie zobaczymy fajne przedmioty, które możemy znaleźć na koszmarze. Bardzo, bardzo, bardzo fajne. Lista by była długa, jak się komuś będzie podobał filmik, to może się zrobi następne top 5, następne top 5, następne top 5, aż dojdziemy do 300 przedmiotów z koszmaru, które są fajne. Chłe, chłe. Dobra, lecimy. Także pierwsze co, zemsta Tytana, matriarchalny oszczep, dwa do umiejętności oszczepu i włóczni, amazonki, dwa do umiejętności amazonki. 30 do szybkości poruszania się, 194% do obrażeń, czyli zwiększone obrażenia, można mieć 200%, dodaje od 25 do 50 obrażeń, 9% zdrowia wykradzione, za każde trafienie 20 do siły, 20 do zręczności, zwiększona liczba, odnawia zasoby, zajebiste, polecam. Co to jest takiego fajnego w tym? Właśnie to, że zwiększona liczba sztuk z normalnej, która wynosi 80 w innych unikalnych oszczepach, a jeszcze jak mamy inne białe, to nawet możemy mieć 60 sztuk, tudzież mniej. Właśnie to, że jest zwiększona liczba i mamy 140, powoduje tak fajną grę, bo nie musimy się cofać podczas robienia krów i naprawiać tytanów. No czasem może będzie trzeba, jak będziecie mieli dwie pary, to nie będziecie musieli w ogóle, także dlaczego jest to umieszczone? Dlaczego mamy przedmiot specyficznie tylko dla Amazonki umieszczony w top 5? Teraz jest pytanie, no nie, ale ja gram nekromantą, nie? To po co mi te oszczepy? Znaczy, no. Chodzi o to, że to jest postać, która jak ma białe oszczepy, to może zabijać w 8 osób, a jak mamy tytany, to jest kosmos. Także jak ktoś nie ma Amazonki, furia błyskawic i nie wie jak zrobić, to polecam filmik u mnie na kanale o budżetowej Amazonce. Gdzieś tam się dogrzebiecie, bo już 1000 filmów w tym tygodniu było zrobionych, więc wiadomo, ciężko. Ale jak wejdziecie w filmy i będziecie szukali ostro, to znajdziecie. I tam jest budżetowa Amazonka, bardzo fajna, bo właśnie w budżetowej Amazonce nie ma kompletnie unikalnych przedmiotów. Więc można zacząć grać już dziś, już teraz, za jedyne. Dobra, Herald Zakarum, pozłocona tarcza. No nie, no znowu nie ma przedmiotu dla nekromanty. No nie ma przedmiotu dla nekromanty. Cicho, będzie. Herald Zakarum, pozłocona tarcza. Dla paladyna. Dlaczego? No bo paladyn jest po prostu na każdej płaszczyźnie tej gry, że tak powiem, bardzo dobrą postacią, bo to, że to będzie zapał z fanatyzmem, czy to będzie święty młot z koncentracją, czy to będzie... Kurczę, tam nie wiem, co byśmy chcieli jeszcze. Smitera zrobić, czyli wpchnięcie tarczą, też Zaka można nosić. Jakiś tam inny odłam, jakiś paladyna, jakiś tam hybryda, że będzie, nie wiem, z majtem, czyli z pchnięciem tarczą, trochę z szarżą, trochę z zapałem, bo są takie też, różnie ludzie grają i generalnie jakim paladynem byśmy nie grali. Nie, że do każdego, tylko mówię, że generalnie z tych standardowych buildów to Zaka jest po prostu miazga masakryczna, a zwłaszcza na początku, jeszcze raz to powiem, dla paladyna z umiejętnością zapał i z fanatyzmem. Także bardzo fajne. Dlaczego? Bo ten paladyn jest bardzo tani do zrobienia, więc jak już mamy Zakarą, to praktycznie mamy przedmiot, który jest bardzo fajny, przyjemny. Dobra, dwa do umiejętności walki dla paladyna, dwa do umiejętności paladyna, 30 do szybkości blokowania, 30 do szansy na blok, czyli zwiększa szansę na blok. Nie musimy tyle dawać punktów zręczności, żeby utrzymać wartość szansy na blok 75%, co jest maksymalną wartością bloków w grze Diablo 2. Diablo 2. 20% premii do skuteczności ataku, 195% do obrony, maksymalnie można mieć 200%, 20 do siły, 20 do żywotności, 50 do wszystkich odporności. Niach, 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 niach. Byśmy chcieli pewnie zrobić soket i jak by to powiedzieć, tudzież rzec, doskonały diament będzie tutaj bardzo ładnie pasował. Jak widzicie, ładnie pasuje, czy lepiej runa brzydko, ale daje 2 więcej do wszystkich odporności. Diament będzie ładnie wyglądał i da 19 do wszystkich odporności. Nie, no to wiadomo, że bo 2 więcej, nie? No, także ogólnie, żeby właśnie nie tracić runy to lepiej właśnie sobie wrzucić diament. Przechodzimy do następnego przedmiotu. Gniew Czaszkowca, brunatna zbroja. Wyśmienity, cudowny przedmiot dla każdej klasy postaci, ponieważ daje 1 do wszystkich umiejętności. I daje dużo do szukania, zależnie od poziomu, ale że...
moja postać jest levelu 6, to pokazuje nam, że daje 7% szansy na zdobycie magicznych przedmiotów, zależnie od poziomu postaci. Ja wprawiłem gniazdo Ula Żuka i dałem tam perfekcyjny topas, który dał nam dodatkowo 24% do szansy na zdobycie magicznych przedmiotów. To jest przecież cudowne. Ogólnie z Kuldera chcę mieć eterycznego, bo ma przywraca 1 punkt wytrzymałości na 5 sekund, więc każdy jak znajduje eterycznego z Kuldera, to chce go mieć. To chce go mieć. Natomiast, tak jak mówiłem, obrona przeciwko stworom nie ma jakiegoś super znaczenia, zwłaszcza jak gracie czarodziejką, te stwory najprawdopodobniej was w ogóle nie zaatakują. Natomiast jak gramy w zwarciu, to jest już inna bajka. Także następny przedmiot, już trzeci, gdzie możemy znaleźć na koszmarze, także Tytany, Mephisto, Rada, Traminkal, Zakarum, Zaka, Hoss, Mephisto na koszmarze, Rada, Brunatna Zbroja, Gniew Czaszkowca, Skulder's Ear, Mephisto, Rada, Next Item, Oculus, Swirling Crystal, Wirujący Kryształ, Oculusa. Co? Co robimy? Coś innego robimy? Nie, robimy te znowu. Mephisto albo Rada. 25 razy rzucenia. Jedno poziomowe zakręcie teleport przy otrzymaniu trafienia. Jeee, jakie to jest zajebiste. Nie, właśnie nie. Właśnie to jest najgorszy afix, jaki tutaj jest, bo jak nas łupną i się wteleportujemy w jakieś bagno, to możemy stracić życie. Na szczęście gramy na softcore. Do we? Nie? Okej. Okay. No właśnie, dużo osób się pyta, dlaczego robią foto czarodziejki, a nie Okursa? No bo jak grasz na HC, to jest lepiej mieć foto, bo właśnie nie masz tego brzydkiego afiksu, który cię wteleportuje w jakieś skupisko stworów, które cię nagle zabiją, bo nie wiesz, gdzie cię przeteleportuje. 3 do umiejętności czarodziejki, 30 do szybkiego rzucania czaru, 20% do obrony, 20 do żywotności, 20 do energii, 20 do wszystkiego odporności, 5 do każdego zabitego przeciwnika, 50% szansy na zdobycie magicznych przedmiotów, yo! Dobry beat, po to trzeba postawić. Dobra, nieważne. Można zrobić socket, można stawić runę East. Da nam 30% więcej do szukania, czyli te 50% szansy skombuje się z runką East. Jak ktoś nie ma, to będzie miał później. Znaczy runa East, boom, wrzucamy, mamy 80% do szukania. Czy to jest takie istotne? Nie, nie musimy tego robić. Nie chcemy, nie robimy. Przedmiot jest super, mega fajny. Naprawdę nie starajcie się na siłę szukać, robić hoto. To nie ma sensu. Lepiej jest farmić Mephista i Radę, znaleźć sobie jednego Oculusa. Będziecie zadowoleni, bardzo fajny, przyjemny przedmiot. Oculus poza tym daje te 50% do szukania, czego nie daje nam Hoto, więc zostańcie przy Oculusie, Vexa zostawcie na coś innego. Dobrze wam radzę. I ostatni przedmiot, ale jak najbardziej wyczekiwany przez nas wszystkich. Czapka Arlekina. Czapko. Czapko, nowy item, czapko, nie czako, czapko. Także będziemy mieli Shaco, mamy 2 do wszystkich umiejętności, 2 do wszystkich atrybutów, 9 do zdrowia i 9 do many, zależnie od poziomu postaci, zmniejsza wytrzymałość, ale się rozkręciłem, tak się rozkręciłem, że się zakręciłem. Zmniejsza otrzymywane obrażenia o 10%, 50% do szansy na zdobycie magicznych przedmiotów, robimy sobie z soketa i tutaj są różne alternatywy. Większość z was będzie chciało wstawić topas, żeby podbić te 50% szansy na zdobycie magicznych przedmiotów o całe 24 za nic, za darmowy topas. Więc to jest super. Niektóre osoby, które będą grały bardziej klasami w zwarciu, tak jak Hammerdin, raczej będą chciały sobie dać runę żeby zwiększyć sobie wszystkie odporności w hełmie o 15%, bo jak wiemy, topas daje nam magiczne szukanie, więc trzeba wstawić runkę Też znajdą się postacie, które lubią sobie wrzucić runkę Charm. I to też może być Hammerdin lub jakakolwiek postać w zwarciu. Dlaczego runka Charm? Dlaczego runkę Charm chcemy wstawić do Chaco? Otóż dlatego, że runka Charm daje nam niemożliwość, niewrażliwość na zimno. Dokładnie to nie będziemy mogli być zamrożeni. Przepraszam, dalej możemy być wrażliwi, bo jak nas łupną za 10 tysięcy zimna, to padniemy. Ale daje możliwość, że nie będziemy zamrożeni, dzięki temu możemy biegać, skakać, hulać, cieszyć się grą normalnie w szybkim tempie, a nie jakbyśmy grali na lagach. No i oczywiście też będziemy mogli strzelać i atakować normalną prędkością ataku, więc runka Charm jak najbardziej na propsie, żeby tutaj wstawić. No i przedmiot oczywiście sztosik, jak to tam się mówi, tak? Konkretny. I gdzie na koszmarze? Gdzie na koszmarze? Na koszmarze chodzimy sobie na balruny. Każda fala mobów przed balem
sługów Bala. Może nam wyrzucić taki przedmiot, takowy przedmiot, bo oni wszyscy są poziomu 69. Sama lokacja jest poziomu 66. Czako jest oczywiście poziomu 69, ale każdy unikalny stwór, który jest w unikalnym paku, zawsze daje plus 3 do poziomu danej lokacji. Także każda fala nam może rzucić Czako i sam Bal też. Też fajne runki możemy znaleźć, bo piąta fala przed Balem Sługów Bala może nam rzucić aż do runy Lo, więc ho ho ho, albo nawet jeszcze bardziej ho ho ho. Także runa Lo i Czako na koszmarze, go for it. A nie tam jakieś biegacie po piekle, padacie, bez sensu. Jak można wszystko na koszmarze znaleźć. Także to było na tyle, dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia. Zapraszam do kolejnych filmików z Diablo. Zapraszam do komentowania, do subskrybowania, do dawania może pomysłów na jakieś nowe filmiki, why not? Oczywiście pytać się, jak nie odpowiem dzisiaj, to odpowiem jutro, jak nie jutro, to za tydzień, ale odpowiem. No i co? Co bym tutaj jeszcze chciał powiedzieć? chyba wszystko. Także jeszcze raz dziękuję ślicznie za uwagę, do zobaczenia, zapraszam do kolejnych filmików z Diablo. I trzymajcie się, na razie, hej, cześć.